Spacerując po ulicy Mariackiej w Gdańsku, można odnieść wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał, że ulica ta wygląda tak samo od setek lat. Niestety, nie jest to prawda. W 1945 roku ta ulica, jak i całe historyczne centrum Gdańska, zostało doszczętnie zniszczone. Gdy opadł już kurz wojny, powstało dramatyczne pytanie, jak i czy w ogóle Gdańsk odbudowywać. Gdańsk was among the richest towns in medieval and early modern Europe. Its income exceeded that of the whole rest of Poland. Not surprisingly, the city was rich in magnificent architecture and art. The destruction came in March of 1945. The main town, and old suburb were destroyed in 90%. The majority of inhabitants, mainly German nationals, fled or were relocated. And although Gdańsk was for centuries Polish window to the world, its recent pre-war history could have made it an alien city in the eyes of Poles. Perhaps sites like this contributed to this feeling. This picture of Gdańsk population welcoming Hitler was taken on the 20th of September 1939, just 3 weeks after Nazi Germany invaded Poland. And the ruined Mariacka Street, just a few days earlier, could have looked like this. Probably due to these reasons, there were voices calling for building the city completely anew, with fully modern architecture. It was decided, though, that parts of the town could and should be rebuilt, even if this task seemed impossible. Pierwszym problemem w rekonstrukcji Gdańska była oczywiście jego skala. Gdańsk był wielkim miastem, bardzo bogatym i obszar tego zabytkowego centrum, zabytkowego jądra miasta był wielokrotnie większy niż na przykład warszawskie Starówki. Było oczywiste, że nie da się całego tego obszaru zrekonstruować. Trzeba było zatem wybrać te części, które były najbardziej wartościowe z punktu widzenia konserwatorskiego i historycznego. No cóż, resztę zostawić przyszłym pokoleniom albo w ogóle zabudować od nowa. Dlatego właśnie w centrum Gdańska mamy Wyspę Spichrzów, średniowieczny obszar, który od 70 lat pozostaje w ruinie. Odbudowano główne miasto, centralną część dawnego Gdańska o charakterystycznym dla średniowiecznych miast portowych układzie grzebieniowym ulic, czyli bardzo długich ulicach równolegle ustawionych do siebie. Wśród tych ulic znajdują się najważniejsze gdańskie zabytki: Kościół Mariacki, Dwór Artusa i Ratusz Głównego Miasta. Jednak, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda ta odbudowa, musimy spojrzeć na miasto z góry. The majority of blocks, as this along Długa Street, have buildings on the perimeter, around the green backyard. But one of these buildings is different, much larger and more complex than others. Why is it so? Kamienica Upchagena składa się z głębokiego domu frontowego, oficyny bocznej i oficyny tylnej na końcu podwórza. Ale czy tylko ona miała taki kształt przed wojną? Oczywiście nie. Przedwojenne wnętrza wszystkich gdańskich kwartałów były bardzo gęsto zabudowane właśnie takimi bocznymi tylnymi oficynami, które przylegały do frontowych domów, frontowych kamienic. W czasie podwojennej odbudowy zdecydowano jednak tej bardzo gęstej tkanki urbanistycznej nie odbudowywać i zamiast tego urządzić na wewnętrzu kwartałów takie zielone dziedzińce dostępne dla mieszkańców kamienic. Co więcej, widzimy to na przykładzie właśnie kamienicy Upchagena, że jest ona dużo głębsza, sięga dużo głębiej w stronę kwartału niż sąsiednie domy. Czy to przypadek? Oczywiście także nie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji, jakie podjęto w czasie odbudowy Gdańska po zniszczeniach wojennych, było skrócenie wszystkich kamienic o jeden trakt. Pierwotnie kamienice były bardzo głębokie i środkowe pokoje na każdym piętrze nie miały okien, były bardzo ciemne. By zapewnić mieszkańcom, którzy mieli się do odbudowywanych kamienic wprowadzić dobre warunki mieszkaniowe, przewietrzalność i dobre doświetlenie ich mieszkań, postanowiono wszystkie kamienice gdańskie skrócić, spłycić. Jedyną kamienicą, która ma pierwotną głębokość i jest zrekonstruowana w swoim całym kształcie, ma oryginalne wnętrza i ten tradycyjny układ, kamienica i dwie oficyny, jest właśnie dom Upchagena. These changes, this difference between old and new version of Gdańsk is clearly visible when we compare plan of the main town before and after the war. Each new, smaller staircase serviced a couple of old houses, so they needed much less space. In the shortened buildings, new, modern flats were arranged. Often they are wider than just one old facade. In order for them to fit in, the level of floors had to be unified, as well as the disposition of windows. But these aren't the only changes on the facades in the main town. They were reconstructed even though the majority of historical documentation and records were destroyed or lost. So what was done when the conservators had to start their effort with a ruin like this? For example, if a pre-war photo showed a smoothly plastered facade with a gable dating from around 1820, it would be reconstructed like that. But if an earlier photo was found showing mannerist details on the facade, then those details would be reconstructed along with the gable as known from the later photograph. But if for the same house, an 18th century engraving showed those details and a matching gable, then this, earliest known state, would be rebuilt. And during the archaeological works on site, some earlier remains
could be found, like remnants of a Gothic portal. In this case, these parts could also be introduced to the newly built facade. On top of that, there was of course the problem of choosing the right color. This way, the reconstructed buildings showed the architectural continuity of Gdańsk from the Middle Ages. But they never looked like this before, or never stood in this shape next to each other. A characteristic feature of Gdańsk tenement houses were also perrons, richly decorated outside stairs, often masterpieces of sculpture. In some places they were not reconstructed, in others, like Mariacka Street, they were fully restored to their former beauty. But just a few meters away, the conservators chose not to rebuild the houses on one side of the street, but left remnants of perrons for didactic reasons. A zatem jaki jest bilans powojennej odbudowy Gdańska? Z jednej strony miasto stanowi świadectwo dawnych czasów, swojej wielkiej przeszłości ze zrekonstruowanymi zabytkami takimi jak Ratusz Głównego Miasta. Ale z drugiej strony, za tymi historycznymi fasadami kryją się współczesne mieszkania dostępne z nowoczesnych klatek schodowych. Współczesny Gdańsk jest także świadectwem czasów swojej odbudowy, modernistycznym osiedlem mieszkaniowym na średniowiecznym układzie ulic i w historycznej szacie. Thanks for watching this video. We'll be uploading new videos in English shortly, so click here to subscribe to our channel and see you soon.